No witam bardzo serdecznie, zaczynam sobie bitewką za 1000 zł. Skrzyneczki, jak możecie zobaczyć, procentowe. Mam tutaj różne te skrzyneczki. Mam oczywiście 50-50, N4 case, USP, AK-47 i oczywiście AWP. Wszystkie prócz skrzynki z nożami, gdyż no, jakbym ją rzucił, to pochłonęłaby ona większość tak naprawdę mojego budżetu na dzisiejszy film. Nie jest on jakoś niesamowicie duży. Zobaczymy, jak nam pójdzie oczywiście ta bitwa. Ja oczywiście przypomnę ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w grę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, na Discorda dołącz. No i oczywiście użyj kodu Crocs, nie chcesz go skinie. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik. No i wpisz oczywiście kodzik Croxy przez 2x, który da ci 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzynka na start za free. A jak kodu Croxy używasz, no to możesz wygrać któregoś z pięknych skinów, jakie oczywiście są aktualnie do wygrania dla osób oczywiście, które z kodem Croxy wpłacają. Zaraz ci pokażę jakie, bo dzisiaj widziałem, że zszedł jeden skin, więc zostały 3 USP Kill Confirmed, AWP-ka ta nowa, ta chromatyk coś tam i chyba jakiś kołaszek, ale to zaraz wam pokażę. Ostatnia skrzynia z AWP, no i bitwa jak najbardziej tutaj wygrana, 2 koła, więc udało nam się tutaj podwoić to, co rzuciliśmy tak naprawdę w tą bitwę. No i właśnie, do wygrania w kołach Asimov został USP Kill Confirmed i Chrome Cam, tutaj AWP-ka. Dzisiaj poszedł ten USP na honor, więc gratuluję serdecznie oczywiście. Jeżeli dokonasz wpłaty z kodem Croxy, no to wyskoczy ci taki prezent, jeśli udało ci się oczywiście wygrać skina, jeżeli nie, no to takiego prezentu nie dostaniesz. No i oczywiście im większa wpłata, no to tym większa szansa na wygranie któregoś z tych skinów. Skrzyneczki Beast, tym razem na buście, zobaczmy jak taka skromna bitewka nam pójdzie. Znaczy skromna, no tak naprawdę w ilość skrzynek co najwyżej, bo koszt tej bitwy no jest praktycznie podobny co ta nasza poprzednia bitwa, no tylko tutaj tych skrzyneczek troszkę mniej jest, no ale póki co też dostajemy na dziurę w tej bitwie, co mi się bardzo nie podoba. 607 zł na koncie Emily, no i nie będzie to jakiegoś bangera na koniec i bitwa przegrana niestety. Ej, co to? Wow! Ej, zajebiste! Dostaliśmy te tokeny, nie? Które oczywiście zdobywamy grając na battlach. Nieważne, czy przegrywamy, czy wygrywamy, no to te tokeny sobie zdobywamy. Ej, aż zajebista animacja, bardzo mi się spodobała. Nie, dołączyłem do jakiejś bitwy, stary, na 20 skrzynek. Nie ma opcji, żebym to oglądał. Nie ma nawet takiej opcji. Tworzę coś innego. Ja wiem, że się tam wpierdzieli za 250 zł, ale no nie ma opcji. Naprawdę nie ma opcji, żebym coś takiego oglądał. 2100 zł, underdog i stwórzmy tą bitwę. Potem sobie zobaczymy, czy udało nam się wygrać. No ale póki co, no właśnie, bitwa na 5 skrzynek, anarchia. Rzucamy sobie oczywiście jakiegoś bota. No i liczymy oczywiście na farta. Najdroższy item, Butterfly Doppler Face i jedyneczka za 10 koła w tej skrzyni. Zobaczmy, zaczynamy z Sugar Rushem. Oczywiście jest to bitwa underdog, więc liczymy na jak najgorsze itemy w naszym eku. No i póki co się nam to udaje. Masterpiece, ile kosztuje? 1000 zł już ten masterpiece teraz, ok. Fantastycznie. Przewaga, no już 1000 zł. Dobrze, że ta MK nam nie spadła, bo no byłoby Reaperinho trochę. Zobaczmy i ostatnia skrzynia. Jeszcze kosę, Alextra, jejku, jejku, ale ty nie lubisz dzisiaj. 3600 zł, więc sobie sprzedajemy oczywiście i tworzymy kolejną bitewkę. Naprawdę bardzo ładnie te bitewki nam dzisiaj oddają, więc ja mam tutaj no, skrzyneczki Luxurious w sztukach 5. 5 skrzynek dzisiaj tak sobie, nie wiem, upodobałem coś, to liczbę 5 dzisiaj. Może to będzie nasza szczęśliwa liczba na dzisiejszym filmie, więc zobaczmy, jak tam oczywiście pójdzie tym razem. Jest to po raz kolejny bitwa underdog, po raz kolejny chyba 2100 zł. No i samo trafię Asimówkę w pierwszym otwarciu i jest to bardzo dobre zaczęcie. Chociaż tutaj kurczę, tamka 340 zł. No, mogło być gorzej. Znaczy, mogło być lepiej w sumie, ale mogło być też gorzej, nie? W sensie, no, wiesz o co chodzi, że no, potrzebuję jak najmniej oczywiście, nie? No i zobaczmy, no póki co i samo teraz dostaje prowadzenie tutaj. Tak się śmiałem z niego w tej pierwszej skrzyni z tego Asimowa. No a bitwę wygrywa teraz. No i chyba tą bitwę wygra, bo nie ma opcji, żeby ten kawałek tyle kosztował. No i zobacz, było tutaj 8 koła. No i mam nadzieję, że nie wyczerpałem mojego szczęścia na te case battle'ki dzisiaj. Więc tworzę bitwę na skrzynki Ametyst. Jeżeli na skrzynki Ametyst dostanę na dziurę na tym underdogu, no to chyba faktycznie znaczy, że z moim szczęściem już jest dzisiaj coś nie tak i chyba je wykorzystam maksymalnie. Zobaczmy, 5 skrzynek. Okej, no znośnie w miarę. Tylko i samo musi coś teraz trafić. Nie, no i dlaczego mi daje na underdogu, no? Znowu. To są jaja? Naprawdę? Nie mam opcji, żebyśmy to wygrali. Musiałbym mu jakś, nie wiem, szafy spaść.
Chcesz karambit? Karambit 4500, ty. No jest to zrobienie, no każdy ma tyle samo praktycznie, nie? Nie gadaj, wygraliśmy. Patrz! Dzień dobry, ktoś wątpił? To jest comeback, stary. To jest, kurwa, comeback. O to chodzi. Dzięki tej bitwie nasz budżet trochę się poprawi, więc rzucamy skrzynię króla, white glovesy, do tego ametyst supreme i niech będzie... No niech będzie ten knife case 50-50. Nie wrzuciłem go na początku. No to niech będzie, że teraz wam się odwdzięczam i rzucam go w tej bitwie, że tak powiem, w tej finałowej. Tryb standard, bo underdog już mi oddał za bardzo, więc coś czuję, kurczę, że warto uderzyć teraz w ten tryb standard. Ja ci oczywiście przypomniam jeszcze raz o kodzie Croxy, który daje ci oczywiście 10% więcej, jak chcesz sobie oczywiście skrzyneczką zakręcić. No i mogę chyba zostawić tego underdoga, coś mi się wydaje. I skrzynka na start za free dla nowych użytkowników. Więc polecam serdecznie z kodziku Croxy skorzystać. Jak tamte konkursy zejdą, no to ja wam na bieżąco będę dorzucał, tak? Więc dołączajcie oczywiście do giveaway i co, liczymy na to 50-50, bo ona na pewno na tej ładnie podreperuje nasz budżet, jeżeli uda nam się trafić faktycznie ten nóż lepszy. No i tak się dzieje, i to jest 1000 zł na pewno. No ale właśnie, czy Gemstone nam odda potężnie, tak żeby tą bitwę wygrać? Nie gadaj, nie wierzę, stary. No było close, było naprawdę close, ale i tak jesteśmy na bardzo fajny plus dzisiejszego filmu.